Gwiezdne wojny, przebudzenie mocy. There are stories about what happened. It's true. All of it. Jest w pół do piątej nad ranem, a ja jestem jakieś 2 godziny po seansie filmu Gwiezdne wojny, przebudzenie mocy. Wróciłem do redakcji, żeby nagrać recenzję, żeby podzielić się z wami moimi przemyśleniami na temat filmu i spokojnie, nie będzie żadnych spoilerów, chociaż tak naprawdę mówienie o tym filmie bez spoilerów to jest jak poruszanie się po polu minowym. Jak możecie się domyślić, jestem wielkim fanem Wojen Gwiezdnych. Oryginalna trylogia jest dla mnie takim bardzo ważnym cyklem filmów, na którym wyrosłem, które w jakiś sposób ugruntowały pewne poglądy na popkulturę, na kino i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też z niecierpliwością czekałem na to, co pokaże Abrams. Jednak cały czas w pamięci miałem to, co zrobił Lucas z prequelami, których ja osobiście nie jestem fanem. Jasne, Zemsta Sithów jest w porządku, to jest chyba jedyny film prequelowej trylogii, który potrafię oglądać bez większej ilości zgrzytania zębów. Dlatego też do Przebudzenia Mocy podchodziłem z taką dosyć dużą rezerwą, z takim dystansem, przynajmniej się starałem, nie oczekując cudów. Liczyłem jedynie na to, że film będzie dobry i będzie dobrze oddawał ducha starej trylogii. Czy to się udało? Jak najbardziej. Na początku chciałbym wspomnieć o takim zjawisku, które wśród fanów nazywa się Phantom Menacing. Kiedy Mroczne Widmo pojawiło się w kinach, było tak oczekiwane, tak bardzo chciano, żeby było dobre, że ludzie po wyjściu z kina mówili, że tak, to jest świetny film, to jest kapitalny film. I obawiałem się, że w przypadku tego filmu będzie podobnie. Hype na Przebudzenie Mocy był tak ogromny, co skutecznie napędzała machina Disneya. I niemożliwym jest, żeby Przebudzenie Mocy temu sprostało. Jednak odetchnąłem z ulgą, kiedy stwierdziłem, że ten film broni się właśnie sam w sobie. Podczas seansu starałem się jak najbardziej zwracać uwagę na wady filmu, których wyłapałem kilka i niektóre z nich są poważne, jednak w ostatecznym rozrachunku nie odebrały mi przyjemności, ogromnej miejscami przyjemności z oglądania Przebudzenia Mocy. Zacznijmy może od fabuły, od zarysu fabuły, bo tak naprawdę wiele zdradzać nie mogę. Głównymi bohaterami filmu są Finn oraz Rey. Finn jest szturmowcem najwyższego porządku, czyli organizacji, która została zbudowana na ruinach Imperium. Jest to frakcja, która jest bezpośrednio inspirowana neonazistami, ich zapatrzeniem w Hitlera. I w przypadku najwyższego porządku jest podobnie, z tym, że zamiast Hitlera mamy Vadera. Finn w pewnym momencie stwierdza, że coś jest nie tak, że nie do końca mu to pasuje, takie życie, i postanawia uciec. Rozbija się na planecie Jakku, gdzie spotyka Rey, czyli drugą główną bohaterkę. Rey utrzymuje się ze sprzedaży złomu, ale jak możecie się domyślić, ma w sobie takie poczucie przygody, chce czegoś więcej. No i ta przygoda spotyka ją właśnie w postaci Fina, który jest ścigany przez najwyższy porządek. W międzyczasie pojawia się BB-8, czyli ten taki malutki droid, oraz nowa postać Poe Dameron, który jest najlepszym pilotem w całej galaktyce. Ostatecznie Rey i Finn spotykają Hana Solo, który oczywiście zabiera ich w nową przygodę, która ma na celu powstrzymanie najwyższego porządku i ich nowej superbroni. No i w tym momencie pojawia się jedna z największych zalet tego filmu, czyli nowe postaci. Naprawdę obawiałem się tego, że nowe postaci nie będą na tyle wyraziste, nie będą na tyle charyzmatyczne, żeby same się obronić w porównaniu z postaciami z starej trylogii. Obawiałem się, że taki Harrison Ford po prostu przyćmi nowych bohaterów i tak naprawdę nie będzie nam na nich zależało, będziemy chcieli oglądać tylko i wyłącznie Harrisona Forda w roli Hana Solo. I jasne, kiedy Ford pojawia się na ekranie, miażdży system. Ford jako Han Solo ponownie jest absolutnie rewelacyjny. Jest to postać, która z jednej strony jest o wiele dojrzalsza niż ta, z którą mieliśmy do czynienia w starej trylogii, ale z drugiej strony to jest ten sam Han Solo, ten sam cwaniak, ten sam mądrala.
osoba, która jest w stanie poradzić sobie w każdych warunkach, wyjść praktycznie z każdej opresji. I tutaj Ford robi naprawdę świetną, świetną robotę. Trochę się też bałem Forda, wiadomo, jaki on miał stosunek do postaci Hana Solo, nie za bardzo go ona interesowała, uważał ją za taką postać małowymiarową, płytką i bałem się, że po prostu wystąpi tylko po to, żeby kasować pieniądze. No i oczywiście pewnie tak się stało, ale jednocześnie daje przy tym popis swoich umiejętności aktorskich. Nie widziałem Forda, widziałem Hana Solo i to mnie naprawdę cieszyło. Wracając jednak do nowych postaci, bardzo podobało mi się to, w jaki sposób są napisane. Możemy się z nimi identyfikować. To są bohaterowie z krwi i kości, a nie drewniane kukły, tak jak Anakin Skywalker w Ataku Klonów czy Zemście Sithów. Cały czas byłem ciekaw, w jaki sposób potoczą się dalej ich losy i w jaki sposób poradzą sobie z przeciwnościami losu, które oczywiście scenarzyści filmu wrzucają im cały czas pod nogi. Jeżeli miałbym wybrać, która z postaci podoba mi się najbardziej, no to wybrałbym Poe Damerona. Żałuję jedynie, że w filmie było go stosunkowo mało w porównaniu do dwójki innych bohaterów. Ale mam nadzieję, że w następnej części ten czas ekranowy Poe Damerona zostanie znacznie wydłużony. Omawiając nowe postaci, nie sposób nie wspomnieć o nowym przeciwniku, czyli o Kylo Renie. Stworzenie dobrego przeciwnika jest bardzo trudne, a w Przebudzeniu Mocy myślę, że się to udało. Z jednej strony Kylo Ren jest troszkę wejderowaty, a z drugiej czasami widać, że nie do końca jest pewny tego, co robi, jest rozdarty przez swoje wewnętrzne demony, co moim zdaniem sprawia, że jest to przeciwnik po prostu interesujący, ciekawy. I byłem bardzo ciekaw, jak wypadnie konfrontacja między właśnie Kylo Renem a głównymi bohaterami. Siła nowych postaci wynika również z tego, jak zostały zagrane. Daisy Ridley jako Rey, John Boyega jako Finn oraz Oscar Isaac jako Poe Dameron odwalają naprawdę kawał dobrej roboty. To jest coś, czego nie widzieliśmy w Gwiezdnych Wojnach od lat. Aktorstwo. Moim zdaniem prequelowa trylogia aktorstwa nie miała prawie wcale. I w tym momencie wkracza na scenę postać reżysera, który jest w stanie poprowadzić tych aktorów, co moim zdaniem Abrams zrobił koncertowo. No właśnie, reżyseria. Od strony reżyserskiej film wypada rewelacyjnie. Kiedy oglądam prequelową trylogię, nie mogę się pozbyć wrażenia, że patrzę na taki kiepski, troszkę nudnawy, szkolny teatrzyk, w którym aktorzy nie do końca wiedzą, co robią, reżyser też nie ma za bardzo pomysłu, w jaki sposób to sklecić w całość. Abramsa jako reżysera bardzo cenię. Nie tworzy on może dzieł wybitnych, ale jego filmy zawsze są dynamiczne, sprawnie nakręcone, ma się poczucie przygody i nie inaczej jest w przypadku Przebudzenia Mocy. Jednocześnie Abrams potrafi pokierować filmem w taki sposób, że nawet w momentach największej gonitwy jesteśmy w stanie domyślić się, co dzieje się na ekranie, gdzie są bohaterowie, w jaki sposób wchodzą w interakcję z otoczeniem czy z innymi postaciami. Jednak, jak już wspomniałem, ten film ma trochę wad. Z czego największą wadą jest chyba scenariusz. Twórcy Przebudzenia Mocy stanęli przed naprawdę trudnym zadaniem połączenia starego z nowym. I w pewnych aspektach im się to udaje, natomiast w innych, i tutaj mam na myśli główną oś fabularną, tego starego jest zdecydowanie za dużo. O ile pierwsza połowa filmu, kiedy poznajemy nowe postaci, kiedy widzimy, jak wchodzą ze sobą w relacje, wypada rewelacyjnie, to mniej więcej w połowie drugiego i trzeciego aktu zaczynamy powoli odczuwać pewne déjà vu. No bo hej, mamy nową superbroń i trzeba ją zniszczyć. Tak jest, fabuła Przebudzenia Mocy bardzo, ale to bardzo czerpie z nowej nadziei. I o ile w trakcie pierwszej połowy filmu tego nie odczuwamy, to podczas drugiej coraz bardziej nam to zaczyna ciążyć. Czasami ma się wrażenie, że pewne rzeczy nie zostały zbyt dobrze wyjaśnione. Jasne, za dużo ekspozycji może zabić film, ale kilka wątków mogłoby zostać pociągniętych nieco bardziej. I to nieodłącznie wiąże się z poczuciem, że w pewnych miejscach potencjał pewnych sytuacji, czy pewnych relacji, czy pewnych postaci został zmarnowany. Mamy również masę odniesień do starej trylogii i przez większość czasu bardzo mnie to cieszyło, ale po pewnym czasie stwierdziłem, kurczę, tego jest już troszkę za dużo. Zróbmy miejsce dla czegoś nowego, dla czegoś bardziej innowacyjnego. I jasne, jako taka
nostalgiczna podróż Przebudzenie Mocy jak najbardziej daje radę, ponieważ mamy praktyczne efekty specjalne. Mamy prawdziwe kostiumy, mamy prawdziwe kukły, mamy prawdziwe zbroje szturmowców. Taka ciekawostka, na potrzeby prequelowej trylogii nie zrobiono ani jednej prawdziwej zbroi dla klonów. Wszystko było komputerowo generowane. Mamy prawdziwe krajobrazy, a nie kręcenie w jakimś holu na green screenie. To daje poczucie autentyczności, to jest jak najbardziej fenomenalnie zrobione. Jednak nostalgia to nie wszystko. Ja nie twierdzę, że Przebudzenie Mocy jedzie tylko i wyłącznie na tym, jednak w pewnych momentach po prostu czuję się tego przesyt. Podobnie jest z humorem. Humor w Przebudzeniu Mocy jest wszechobecny. To oczywiście nie jest w żaden sposób komedia i jest to taki humor, z którym mieliśmy do czynienia w klasycznej trylogii. Nie mamy tutaj Jar Jara, nie mamy tutaj Jar Jarowych żartów o kupie i puszczaniu bąków. Humor w Przebudzeniu Mocy opiera się, tak jak w klasycznej trylogii, na relacjach między postaciami i jest go całkiem sporo. I podobnie jak w przypadku tej nostalgii, miejscami jest go aż za dużo. Jest on w porządku, można się pośmiać i to całkiem sporo, jednak w pewnych momentach czuję się wrażenie, że ten humor trochę nie współgra z sytuacją, że pewną powagę sytuacji warto by było zachować na dłużej, warto by było ją tak ustabilizować, a nie od razu rozluźniać go jakimś żarcikiem czy one-linerem. Problemem scenariusza jest również to, że zadaje bardzo dużo pytań, ale niekoniecznie na nie odpowiada. Ja rozumiem, że jest to dopiero pierwsza część nowej trylogii, która ma rozruszać tą fabularną machinę. Jednak, mimo tego, że nie jestem fanem ekspozycji, to tutaj mogłoby się jej przydać ciut więcej i byłbym naprawdę usatysfakcjonowany. Jak więc wypada ostatecznie Przebudzenie Mocy? No cóż, ja podczas seansu bawiłem się naprawdę bardzo dobrze, miejscami wręcz świetnie. Pierwsza połowa filmu jest rewelacyjna. Druga połowa filmu traci w momencie, w którym uświadomiłem sobie, że kurczę, tak naprawdę to już wszystko widziałem. To jest ta sama historia, tylko opowiedziana w inny, bardziej dynamiczny sposób. Z jednej strony mamy nowe postaci, które są naprawdę bardzo dobrze napisane i bardzo dobrze zagrane. Tempo akcji, które sprawiło, że ani chwili się nie nużyłem, praktycznie cały czas byłem zaangażowany w to, co dzieje się na ekranie. Ten duch Gwiezdnych Wojen cały czas nade mną wisiał, był bardzo dobrze zachowany, był bardzo dobrze oddany. Z drugiej jednak strony, jeżeli by się tak zastanowić nad scenariuszem, no to mamy tak naprawdę odgrzewany kotlet, smaczny, ale odgrzewany. Mimo wszystko film mi się podobał, ponieważ ma w sobie tego ducha przygody. Jeżeli miałbym go ocenić w tej naszej golowej skali w punktacji od 1 do 10, dałbym mu 8. The dark side. A Jedi. They're real. The Force. A wam jak się podobało Przebudzenie Mocy? Jeżeli je widzieliście, podzielcie się tym w komentarzach. Ja tymczasem się żegnam, bo padam z nóg, co zresztą widać. Widzę również X-Wingi i TIE Fightery i to chyba nie jest dobry znak. Muszę iść spać. Moc z wami i niech moc obędzie się bez nas. Cześć.